dzień dobry. Moi drodzy, dojechaliśmy do piątku w tym tygodniu. W sensie nie wiem, dlaczego się cieszę, bo w sumie powinien się nie cieszyć, bo to jest ostatnie nasze spotkanie i będzie teraz przerwa, czyli nie będziemy się spotykać. Ale się cieszę, dlatego że oczywiście będzie dzisiaj Biblia. Więc zanim w ogóle zaczniemy, to oczywiście zadrzyjmy się. Good morning, Vietnam! Moi drodzy, moi kochani, moi najulubieńsi adwentowi słuchacze YouTube'owi. Witajcie bardzo serdecznie w piątkowym odcinku. Dzisiaj, skoro piątek, to oczywiście są tradycje wszystkie zachowane, czyli pan Dziok w pozycji wiszącej i oczywiście pan Dziok będzie musiał być za chwileczkę również obejrzany, co się wydarzy właśnie teraz. Skoro mamy pan Dziocha zaznaczonego, że jest, bo o pan Dziochu jeszcze będzie na koniec, bo o tym przypomnę, ale to na koniec, to oczywiście idźmy do cytatu. Dzisiaj Biblia tak jak zawsze i bardzo bym chciał, żeby te cytaty biblijne w Adwencie, czyli te trzy nasze piątki, były takie bardzo wprost wzywające do konkretnej rzeczy. Jakiej? To po prostu posłuchajcie. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Moi drodzy, nasze piątkowe spotkania w Adwencie, te biblijne, z cytatami biblijnymi będą bardzo krótkie i bardzo konkretne, bo będą niczym innym, jak po prostu wezwaniem, jak po prostu krzykiem takim moim do was, żebyście zrobili to, co powinniście zrobić, czyli się nawrócili. Moi drodzy, Adwent, oprócz tysiąca prawdopodobnie różnych tam znaczeń, jest specjalnym czasem w Kościele, tak jak Adwent i Wielki Post, tak naprawdę do jednej rzeczy. Nawracamy się. Kościół sobie ułożył przed tymi dwoma największymi świętami w ciągu roku, czyli Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, po prostu specjalne czasy na nawrócenie. Nie dlatego, żebyśmy się mieli nie nawracać cały czas, tylko wiecie, jak to jest. Jak się coś robi cały czas, to się tego nie robi. Nie? Jak się cały czas nad czymś pracuje, to się zazwyczaj nie pracuje. Tak się nie da. My nie jesteśmy w stanie nieustannie utrzymywać takiego samego napięcia jakby w robieniu pewnych rzeczy. Dlatego właśnie Kościół, znając naturę ludzką, sobie takie dwa specjalne okresy wyznaczył, żeby nas pobudzać i pociągać. I kochani, chciałbym, żebyśmy na koniec tego pierwszego tygodnia Adwentu zadali sobie po prostu takie bardzo konkretne pytanie. Czy myśmy już w tym Adwencie zaczęli nawracanie? Czy rzeczywiście zacząłeś pracę nad czymś? Czy rzeczywiście odwracasz się od jakiegoś zła? Czy rzeczywiście budujesz jakieś dobro? Co mówi ten cytat? Bo on jest bardzo piękny. On mówi, pamiętaj skąd spadłeś. I jak to słyszę, zawsze mówię, bo spadłeś z nieba. W sensie, kochani, my naprawdę jesteśmy przeznaczeni do rzeczy wielkich. Jesteśmy stworzeni cudownie, święcie, doskonale i mamy być po prostu miejscem objawienia niesamowitej miłości i dobra. I w związku z tym, że tak nie jest, przynajmniej tak nie jest u mnie, to Pan Jezus mówi, wracaj mi tam, skąd spadłeś. Pytanie, co zrobiliście w tym tygodniu, w tym pierwszym tygodniu Adwentu, żeby się nawrócić? Może warto jest zrobić, nie może, tylko na pewno, taki pierwszy z trzech, bo trzy takie piątki wam zrobię, jakby rachunek sumienia, jak przeżyłem pierwszy tydzień Adwentu, co zrobiłem, czy rzeczywiście do czegoś się zmobilizowałem, czy ruszyłem do nawrócenia, czy zacząłem walczyć z jakimiś grzechami, albo budować jakieś dobro, szukać bliskości Pana Boga i tak dalej. Kochani, dzisiaj w piątek, po pierwszym tygodniu, no ja wiem, że jeszcze jest sobota w tym tygodniu, ale my się już nie widzimy jutro, więc pierwszy adwentowy rachunek sumienia, co z tym Adwentem? Robimy go, czego nie robimy? Za tydzień wam oczywiście znowu o tym przypomnę, ale chciałbym, żebyście dzisiaj od tego zaczęli, więc będą bardzo krótkie i to jest bardzo krótkie, bardzo jasne wyzwanie. Wykorzystałeś pierwszy tydzień Adwentu i to nie jest po to, żebyś sobie powiedział, o matko, nie wykorzystałem, jestem beznadziejny, zawaliłem pierwszy tydzień Adwentu. Nie! Tylko mówiąc krótko, jeżeli tak się nie stało, to rusz do roboty, a jeśli tak się stało, to super. Kontynuuj i pomyśl o tym, jak to posunąć dalej, żeby się działo i jeszcze więcej dobra. Więc kochani, pamiętajcie, spadliśmy wszyscy z nieba, czyli z niesamowitych rzeczy, z niesamowitych wyżyń człowieczeństwa, tak nas Pan Bóg stworzył, więc to mamy zrobić w Adwencie. Więc nawracajmy się i podejmijmy znowu na nowo te pierwsze wyzwania i pierwsze czyny, do których Pan Bóg nas nieustannie zaprasza. Amen. Mam wrażenie, że jakaś taka po prostu eksplozja mojej nadpobudliwości jest w tym tygodniu adwentowym pierwszym.
No może, może dobrze. Kochani, chleb powszedni. Pamiętajcie, skoro jest pandzioch, to wam też przypominam, że w chlebie powszednim, w sensie w naszej akcji adwentowej, można wylicytować pandziocha. Po to go oczywiście można wylicytować, żeby za jak największą sumę móc pomóc różnym ludziom, którzy tego potrzebują. W linku pod tym filmem, w sensie w opisie pod filmem, znajdziecie linki do akcji pandziocha i w ogóle do całej akcji chleb powszedni. Koniecznie, koniecznie zajrzyjcie i weźcie udział. Tyle na dzisiaj. Widzimy się w poniedziałeczek, w kolejnym tygodniu 6 rano. Ściskam, błogosławię, całuję, pozdrawiam i w ogóle macham wam. Pa!